Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w naszym komentarzu miesiąca na antenie Chrobrego Szlaku. Ze mną Arkadiusz Miksa. Witam Ciebie, witam Państwa. Jak co miesiąc będziemy komentować wydarzenia, które zdominowały tym razem miesiąc maj, no czyli to oznacza, że już piąty raz podsumowujemy miesiąc, jeżeli seria, że tak powiem, będzie miała powodzenie, to być może zwiększymy częstotliwość, zrobimy, nie wiem, czy komentarz tygodnia co dwa tygodnie, tak jak pewien miesięcznik narodowy wychodzący, tygodnik co dwa tygodnie, a może i tygodnik niekoniecznie ciągle w tym składzie. Pożyjemy, zobaczymy, a teraz oczywiście zanim przejdziemy do meritum, to zachęcam do udostępniania tego materiału już teraz, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, do aktywności w sekcji komentarzy, chętnie tam będziemy wchodzić w polemiki, no i oczywiście do wspierania naszego kanału. No i zaczniemy od końca. Zaczniemy od tego, co się działo na Białorusi. No bo na Białorusi się w zasadzie na Białorusi, czy z Białorusią można powiedzieć, czyli to, co wszyscy nazywali państwowym powietrznym piractwem, państwowym terroryzmem, etc., etc., czyli to, że samolot z Aten do Wilna firmy Ryanair, ale aczkolwiek trzeba podkreślić, że zarejestrowany w Polsce, czyli no w zasadzie terytorium państwa polskiego, można powiedzieć, bo to był to polski statek powietrzny, został zmuszony pod pozorem, że to była bomba na pokładzie, do lądowania w Mińsku, no i wywleczono straszliwie jednego z tych opozycjonistów białoruskich, Romana Pratasiewicza, no i to oczywiście kolejny asumpt do sankcji na Białoruś, walki z Białorusią i tak dalej, i tak dalej. Tu ja bym zaczął od takiej kwestii, czy to była jakaś operacja przemyślana, czy po prostu taki ślepy akt zemsty, bo widzimy, że Białorusi jednak reperkusje przynoszą dużo więcej szkody niż pożytku. No, jeden opozycjonista w więzieniu, białoruskie linie lotnicze zaraz nie wlecą do Unii Europejskiej, linie zachodnie nie przylecą na Białoruś, no, dalsza izolacja. No tak, to znaczy ta izolacja też jest o tyle bez sensu z obu stron, że tego typu problem, kolejny problem, w który jakby popada coraz głębiej Łukaszenka, że jego zachowanie, ale też i reakcja z Europy Zachodniej, no, prowadzi do tego, między innymi reakcja Polski, do tego, do czegoś odwrotnego. To znaczy te sankcje, które czyni Polska, no wiadomo, że one są wymierzone głównie dlatego, żeby uderzyć to też poniekąd w Rosję. Tymczasem efekt jest odwrotny. Dzisiaj widziałem komentarz na Facebooku jednego z Białorusinów, który stwierdził, że no, lotniska moskiewskie przeżywają teraz boom, ogromny boom i zarabiają krocie, dlatego że skoro została odcięta Białoruś, więc wielu Białorusinów będzie po prostu poprzez Moskwę tak korzystać i będzie się przesiadać, wysiadać i tak dalej, więc generalnie na pewno zarobi na tym Rosja. Więc ten krok, który miałby niejako uderzyć w aparat Łukaszenki, a poniekąd również w Rosję, no generalnie przynosi mu tylko zyski. Więc pytanie o to, czy to właściwa metoda. Po drugie też no, trzeba sobie zadać pytanie, no też jak należy potraktować kwestię tego statku powietrznego, jakby jego eksterytorialności nad terytorium, no bo ja też sobie na przykład nie wyobrażam takiej sytuacji, że jeśli nad Polską leci jakiś samolot, w którym siedzi powiedzmy jakiś człowiek, którego my poszukujemy jako terrorystę, który w Polsce jest uznawany za kryminalistę, no to uważam, że my mamy też prawo oczekiwać, że taki samolot wyląduje i powziąć wszelkie środki ku temu, żeby go sprowadzić na ziemię, jeśli nie chciałby oczywiście lądować. Więc pytanie też o tą granicę. No i też pytanie o to, no dlaczego być może też tak bardzo Białorusinom zależało, żeby akurat złapać jego. No okazuje się, że ta postać tego bym powiedział opozycyjnego aniołka przedstawiona w polskich mediach, no w rzeczywistości nie jest, tak bym powiedział, idealnie nie biała, tylko no i mówi się po pierwsze już, i to jest już wiadomo, mnóstwo zdjęć pokazujących, że ten człowiek wcześniej walczył w pułku Azow. Przypomnijmy, że ta formacja, probanderowska formacja, no jest znana z torturowania, z bym powiedział, nieprzestrzegania prawa wojennego.
w Donbasie i to, jak daleko była to zdegenerowana formacja, pokazuje fakt, że prezydent Poroszenka, który generalnie był pronastawiony, prawda, probanderowsko, no doprowadził do tego, że ta formacja została w ogóle rozwiązana. No, nawet reportaże przecież w telewizji kręcone przez stacje francuskie, brytyjskie z pola walki pokazywały, że członkowie tej formacji paramilitarnej, biorący udział w walkach na pierwszej linii, no emblematykę jawnie nazistowską nosiły, zawierały, propagowały właściwie kult nazistowski, kult III Rzeszy i Ukrainy jako sojusznika, bym powiedział, właśnie Adolfa Hitlera. No więc ten człowiek właśnie, o którym też się dodatkowo mówi, że również najprawdopodobniej był prowadzony w jakiś sposób przez polskie służby, a pytanie, czy jeszcze przez jakieś inne służby, być może również litewskie, to nie jest, bym powiedział, taka przypadkowa osoba. Nie wydaje mi się, żeby Łukaszenka popadł aż taki tak głęboki absurd. On, który przez dekady właściwie, tak patrząc z perspektywy czasu, przez dekady prowadził politykę równowagi, starał się prowadzić politykę równowagi, szukał też sojuszników, nie tylko żeby się stawiać na Rosję, ale również na przykład na Chiny, czy na Wenezuelę, czy inne kraje. No, żeby on popadł według mnie w taką jakąś, bym powiedział, spiralę gdzieś i tak daleko, że tak powiem, jego mózg odpłynął od jego głowy, żeby takie kroki podejmował zupełnie od tak po prostu tylko w formie czystej zemsty i pokazywania, jaki to on jest silny, że sprowadzi go na ziemię. No, według mnie ta postać być może wyjdzie, być może Łukaszenka to rozgrywa i czeka, specjalnie na razie tego nie mówi, co wie i nie nagłaśnia tej sprawy, bo to jest aż dziwne, że skoro bym powiedział, na wielu forach, portalach internetowych my wiemy, kim jest ten człowiek, to gdzieś się powoli przebija. No, oczywiście nie ma tego w głównych mediach, na TV PiS czy na TVN-ie. Więc i Łukaszenka pewnie zdaje sobie z tego sprawę, kim rzeczywistości jest ten człowiek i być może czeka na odpowiedni moment, żeby jego sylwetkę przybliżyć. No, z drugiej strony też Łukaszenka wypuścił na przykład panią Cichanouską. Chociaż w sumie ona więcej moim zdaniem robi szkody niż pożytku tej sprawie, którą reprezentuje swoim zachowaniem. Natomiast ja też się momentami zastanawiałem, czy to nie była jakaś taka akcja, bo to właśnie to, o czym powiedziałeś, to wpycha jeszcze mocniej Białoruś w objęcia Rosji. Jednak Łukaszenka starał się zawsze lawirować i czy to nie mogła być jakaś akcja służb takich czy innych, czy rosyjskich, czy może jakichś twardogłowych białoruskich, żeby spalić jeszcze bardziej te mosty, które już tak są spalone, żeby tam dalej postępowała integracja z Rosją, bo to tego nie można wykluczyć po prostu, że to jest jakaś taka prowokacja, która ma zamrozić na jeszcze dłuższy czas, bo wiadomo, że bywały i po wyborach w 2006 był okres zamrożenia i po kolejnych, tak generalnie jest tak, że są wybory na Białorusi, jest jakiś opozycyjny kandydat, ogłasza potem, że wybory zostały sfałszowane, są tam jakieś sankcje, trwa to rok, dwa, a potem następuje jakieś przemodelowanie geopolityczne i jest ocieplenie. No to żeby to jeszcze trochę potrwało. Znaczy ja powiem tak, oczywiście wykluczyć tego nie można, bo jeśli się weźmie pod uwagę, że rosyjskie służby specjalne mają ogromne wpływy, że tak powiem, możliwości w służbach specjalnych Ukrainy, z którymi są dużo bardziej skonfrontowane, więc tym bardziej z pewnością mają swoje wtyczki i mają swoich zwolenników w ogóle, pewnie i w armii białoruskiej, tych, którzy chcieliby w ogóle z trwałego sojuszu, czy wręcz wchłonięcia Białorusi w struktury Federacji Rosyjskiej. Więc z pewnością tacy ludzie są, którzy byliby tym zainteresowani, którzy takie polecenie mogliby dostać z Moskwy. Niemniej wydaje mi się jednak, że gdyby rzeczywiście to było poza kontrolą Łukaszenki, no to on w jakiś sposób też by to mimo wszystko jednak sygnalizował. I być może puszczałby takie sygnały też świadczące o tym do Zachodu, żeby starał się w takim razie nagrać na dwa fronty i znowu próbować w jakiś sposób zachęcać, bym powiedział. Aleksandr, Zachód, jeśli to nie tym, mrugnij dwa razy. Tak, jeśli to nie tym, to mrugnij dwa razy, więc powiem tak, mnie się jednak wydaje, że to jednak było zrobione w porozumieniu za wiedzą Łukaszenki i to nie jest tak, że jest to tylko po prostu jakiś taki po prostu ślepy, bym powiedział, akt ślepej zemsty, tylko rzeczywiście ta postać nie jest do końca tylko jakimś tam sobie zwykłym opozycjonistą, Bogu ducha winnym, bo tak jak już mówię, my w Polsce o tym wiemy, o jego przeszłości, więc być może również świadczy usługi nie tylko służbom specjalnym
Ukrainy czy Polski, ale na pewno również Litwa, być może i Stany Zjednoczone również za tym wszystkim siedzą. No to jest możliwe, że tam różne służby działają. No ale to też jeszcze wracając do samego tego Pratasiewicza, no to żeby w batalionie Azow, to nie dziwi też reakcja polskich władz, no bo przecież tam pani marszałek Gosiewska jeździła. Tam tak, na pierwszą linię z nimi, nawet niektórzy tam mówią, że spożywała z tymi Azowcami alkohol i generalnie ściskała się, obciskiwała, jak, że tak powiem, z wiernymi sojusznikami, druhami, można powiedzieć, tak. No dokładnie, więc to nie dziwi reakcja jakby władz warszawskich. Inna rzecz, że znowu Polska staje w obronie jakiegoś Pratasiewicza, który z naszym krajem nie ma tam za dużych związków. Kiedyś tam chyba przebywał w Polsce, no ale potem przeniósł się na Litwę. No w ślad, no generalnie Wilno jest teraz centrum przecież emigracji białoruskiej, nie Warszawa, i może i dobrze. Natomiast, ja uważam, że bardzo dobrze. No niestety sporo tych, no idzie się ulicą Wiejską, wielka flaga te biało, tak, biało-czerwono-biała, jednak trochę tego jest. Natomiast sprawy Polaków na Białorusi znowu gdzieś tam schodzą na dalszy plan. No trzeba powiedzieć, że to te represje na Polakach na Białorusi wchodzą w nową fazę, bo to, że teraz żołnierze Armii Krajowej, w ogóle czczenie Armii Krajowej ma być ścigane z paragrafów o gloryfikowaniu nazizmu, no to już jest moim zdaniem pewnego rodzaju przekroczenie pewnego poziomu nawet absurdu, bo to już jest, no to jest naprawdę spory absurd, i gdyby były normalne relacje polsko-białoruskie, to prawdopodobnie do tego absurdu by nigdy nie doszło. Natomiast teraz, jak widać, Warszawa tym, że wyciągnięto jednego Białorusina z dziewczyną z samolotu, to więcej temu poświęca uwagi niż takim krokom władzy białoruskiej, bo to nie oznacza oczywiście, że zaraz będziemy tutaj bronić Poczobuta z Gazety Wyborczej, broń Boże, ale jednak mam wrażenie, że władze białoruskie trochę odpłynęły. Znaczy, to nie jest tak, że temat jest właściwie nowy i świeży, bo ja akurat interesuję się kinematografią rosyjską i na przestrzeni, powiedzmy, ostatniej dekady, czy nawet dwóch, no powstawały takie filmy w kooperacji rosyjską, na przykład białoruskiej, w której pokazywano właśnie walkę w tych słynnej, osławionej Smierszy właśnie, między innymi właśnie z AK-owcami, czyli pokazywano ich w negatywnym świetle jako potencjalnie... No ale to film, kinematografia jedno, a jednak tu wchodzi aparat ścigania i paragrafy. No to już, no jest, tak, tylko, to że, już są bardzo realne konsekwencje. No tylko, że właśnie to można potraktować jako forma takiego przyczółku. I chcę o tym powiedzieć, że po prostu jednak to nie jest tak, że te filmy tam powstawały tak w oderwaniu, że tylko z prywatnych środków, tylko były dofinansowane też przez ministerstwa obu państw. Choć równolegle też muszę powiedzieć, że powstawały w tym samym czasie filmy, które na przykład pokazywały wspólne na przykład zmagania AK-owców i żołnierzy Armii Czerwonej z Niemcami dla równowagi, więc też różnie z tym bywało. Ale takie sytuacje miały miejsce, więc jakby to zmiękczanie tego, bym powiedział, społeczeństwa białoruskiego, żeby pokazywać właśnie AK-owców jako właśnie tych właśnie rzekomych kolaborantów, faszystów i ludzi, których należy zwalczać, no jakby mają już się pewne tradycje na Białorusi, mimo wszystko jednak mają, czyli ten Łukaszenka, tak jak mówię, no ta jego polityka była zawsze polityką takiego umiejętnego lawirowania między wschodem, zachodem i takiego balansowania. Więc to się jakby wpisuje w ten, według mnie, troszeczkę tego typu sygnały już były wskazujące. Natomiast oczywiście jest to rzecz skandaliczna, ale no tak jak powtarzam, żeśmy nieraz w naszych programach mówili, no my też sobie na to tak naprawdę pracujemy i musimy sobie zawsze zdawać z tego sprawę, bo mam wrażenie, że my podejmujemy pewne kroki i my uważamy, że aha, że jak my zrobimy tak u Białorusi, no to Białoruś może zrobić tylko ewentualnie coś na równi z tym, co my zrobimy, tak? Typu, że jak nałożymy embargo, to oni nałożą embargo. Zablokujemy loty samolotów, no to oni zablokują samolotów. Nie bierzemy tylko pod uwagę, że może pójść o krok do przodu, że reakcja może być po prostu... Albo na innym polu. Albo na innym polu, tak. Polu, bo taka jakby proporcjonalność działa chyba tak naprawdę tylko w świecie dyplomacji, no bo teraz jeszcze taki incydent marginalny, ale też o którym warto wspomnieć, że na Łotwie odbywają się Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie i podmieniono flagę oficjalną Białorusi na tą nieoficjalną.
tą opozycyjną, biało-czerwono-białą. No i w efekcie najpierw ambasada białoruska złożyła protest, jak to nie poskutkowało, to cały personel ambasady Łotwy w Mińsku został wydalony. I w związku z tym cały ambasador... ambasador i cała ambasada Białorusi w Rydze też została wydalona. No i tak to działa, ale to tylko w dyplomacji, tak. My wydalamy, nie wiem, 5 Rosjan, to Rosjanie wydalają 5 Polaków i na tym się kończy. To jest taki wręcz można powiedzieć dyplomatyczny rytuał, no ale już nie w takiej, to już jest de facto wojna jeszcze bez starć militarnych, ale polityczna, ekonomiczna, kulturowa. Z pewnością tak. No, dociskanie śruby jednak doprowadzenie do sytuacji, w której no, jak to się mówi w Polsce, ten zrobi się porządek z tym reżimem Łukaszenki, natomiast no, nie stoi to w sprzeczności z tym, żeby z przywódcą innego reżimu, czyli tureckiego, że tak powiem, podpisywać umowy mniej więcej w tym samym czasie, prawda? Także to polityka pokazuje, że naszego rządu jest, bym powiedział, dwulicowa i tak samo obłudna się staje polityka Stanów Zjednoczonych. No i jak już jesteśmy przy polityce Stanów Zjednoczonych, to należy przenieść się dalej. No, zaczynamy od zagranicy. Zawsze się powinno zaczynać niby od kraju, ale ta zagranica jest w tym miesiącu bynajmniej dużo ciekawsza. Musimy się przenieść trochę dalej. Czyli ja powiem tak, może usprawiedliwiając nas niejako, że z punktu widzenia w tej chwili tego, co się dzieje w naszym kraju, to bym powiedział, przynajmniej z mojego punktu widzenia poglądów narodowych na sprawę, to są dwie kluczowe kwestie dla państwa polskiego. To jest kwestia kraju, to jest kwestia demografii, a poza granicami to jest kwestia polskiej polityki zagranicznej i doprowadzenie do sytuacji, w której ta polityka będzie w końcu wreszcie poważna, będzie miała jakieś określone cele i nie będzie po prostu śmieszna. Więc to, że mówimy o tej zagranicy, jest z punktu widzenia państwa polskiego niezwykle istotne, bo uważam, że jest to kwestia kluczowa. No, tym bardziej, że materiały o tej zagranicy się cieszą popularnością, więc widzimy, że jest zainteresowanie, ale musimy przenieść się trochę dalej na Bliski Wschód, bo mieliśmy kolejną eskalację trwającego już 70 lat z okładem konfliktu izraelsko-palestyńskiego w zasadzie. No, doszło tam do wymiany ognia, Izrael bombardował strefę Gazy, Hamas nie pozostawał dłużny i też odpalał rakiety. I tu generalnie nawet trudno w tym momencie zidentyfikować tak naprawdę, o co poszło, bo można powiedzieć, że chyba najprawdopodobniej poszło o to, że coś spłonęło w okolicach meczetu Al-Aqsa, i jakby sprokurowano te zamieszki różnego rodzaju na podstawie tego, że rzekomo Żydzi podpalili meczet Al-Aqsa. Tak to wyglądało. Jakby ten konflikt trochę się już wypalił, trochę tam ucichło, no ale to cały czas będzie się tliło. I właśnie widzieliśmy, jak znowu na Bliskim Wschodzie to trudno określić jako wojnę zastępczą, bo to nie jest stricte wojna zastępcza, to jest dość długi konflikt. Natomiast tam, prawda, te wpływy różnych mocarstw, tak. Ameryka oczywiście. Te macki, że tak powiem, i właśnie najciekawsza jest polityka amerykańska, bo ona wbrew pozorom nie była tak w 100% tym razem proizraelska jak zawsze. Tam widać było, że w administracji Bidena się starły ze sobą różne frakcje, bo z jednej strony jedni przedstawiciele administracji wzywali, prawda, do stabilizacji tego, inni wyrażali poparcie dla Izraela, więc tutaj jakby Ameryka była trochę za, a nawet przeciw. Widać, że oczy Ameryki jednak, podobnie chyba jak za prezydentury Obamy, będą się zwracać zupełnie gdzie indziej, bynajmniej nie na Atlantyk. No być może jest tak, za czasów Donalda Trumpa to był ten szczytowy okres od wielu, wielu tak naprawdę lat, chociaż zawsze te relacje, jak się mówi, że były bardzo dobre przecież, między Stanami a Izraelem, to lobby żydowskie, prawda, w kongresie amerykańskim jest niezwykle silne. Nie wiem, czy jest jakakolwiek nacja, która miałaby w Stanach... Nacja nie, ale jest lobby bardziej skuteczne od żydowskiego. Posiadacze broni. No to, tak. to kiedyś nawet to ja byłem na takim spotkaniu z profesorem Chodakiewiczem i on mówi, że lobby żydowskie przepycha około 50% swoich projektów,
Natomiast lobby posiadaczy broni przepycha 100% swoich projektów. A to ciekawostka. Natomiast ja powiem tak, i pewnie będzie to ochłodzenie niezwykle silne. Nie wiem, czy jest jakakolwiek nacja, która miałaby w Stanach... Nacja nie, ale jest lobby bardziej skuteczne od żydowskiego. Posiadacze broni. No to, tak. to kiedyś nawet to ja byłem na takim spotkaniu z profesorem Chodakiewiczem i on mówi, że lobby żydowskie przepycha około 50% swoich projektów, natomiast lobby posiadaczy broni przepycha 100% swoich projektów. A to ciekawostka. Natomiast ja powiem tak, i pewnie będzie, że to ochłodzenie nie będzie już tak jak za Trumpa, ale zwróćmy uwagę, że Biden i jego administracja w pierwszej fazie powiedziało, że jest to wewnętrzna sprawa Izraela i jakby solidaryzują się z Izraelem. Dopiero na skutek, bym powiedział, tego, jak bardzo negatywnie w świecie została przyjmowana postawa Izraela, właśnie między innymi w krajach Europy Zachodniej, gdzie ta antyizraelskość nabiera rozpędu. Oczywiście władze jeszcze w takich państw jak Francja czy Niemcy robią, jak to się mówi, dobrą minę do złej gry. Natomiast jakby społeczeństwo samo jest już skrajnie bardzo antyizraelskie. No, możemy nie mówić, że może, że antyżydowskie, bo jakby oni bardziej tu się skupiają rzeczywiście na tej etniczności, że tak powiem, i niechęci do Żydów w sensie, nie wiem, rasowym czy uważaniu ich za gorszych, tylko chodzi właśnie o to, że no ta społeczność międzynarodowa widzi, co się dzieje rzeczywiście z tymi Palestyńczykami. I tutaj ja powiem tak, według mnie to jednak tym punktem zapalnym było to, że w jakiś sposób władze Izraela szykują się kolejne wybory, wykorzystały to po prostu w celach politycznych. A z drugiej strony z kolei... No, nic tak cementuje jak wspólny wróg. Netanyahu w zasadzie już urzęduje na zasadzie tak siłą rozpędu, że nie utworzył. Jego pozycja nie jest silna i tu mi się przypomina, mówię, sytuacja z... Mamy rok 2008, Gruzji i Saakaszwili. Zaczynają się protesty niechętnych Saakaszwilemu mieszkańców w Gruzji. Co robi Saakaszwili? Uruchamia akcję konfrontacji z Rosją, tak? No dzisiaj rzeczywiście już jest to wszystko przedstawione w ogóle jednoznacznie w Polsce, że to Rosja napadła i tak dalej. Natomiast jeśli się ci, którzy się przyjrzą do całej tej operacji, no to doskonale widzą, że to nie jest tak, że wina leżała po stronie rosyjskiej. Rosja oczywiście mogła odpuścić, natomiast została po prostu sprowokowana i przystąpiła. Natomiast wina również leżała po stronie gruzińskiej. Co do tego, to nie ma wątpliwości. No i tu jest podobnie według mnie. Zostało to sprowokowane, żeby nabić tego potencjału, bo wiadomo, że wtedy ten przywódca, który jest silny, który robi z tym porządek, jest odbierany społecznie jako właściwy człowiek na właściwym miejscu. Natomiast z drugiej strony, patrząc na Palestyńczyków, no to nam się może wydawać, to też szaleją, tutaj coś się wydarzyło wokół meczetu, to oni już od razu ostrzał rakietowy. To jest korzystne dla tej propagandy antypalestyńskiej. Natomiast ja muszę powiedzieć, że to jakby przelało szale goryczy, bo my nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak wygląda codzienne życie Palestyńczyków, jaka to jest gehenna. Na przykład oni mają za tym wybetonowanym murem na przykład swoje pola i każdego dnia, kiedy chcą jechać na te pola, żeby je tam podlać, bo wiadomo, to jest strefa klimatyczna jaka jest, tam wody za dużo nie ma, więc muszą czekać w kilkugodzinnych kolejkach, żeby móc w ogóle przejść na drugą stronę i nie zawsze nawet są przez Izraelczyków przepuszczani. Kobiety na przykład palestyńskie w ciąży mają problem, żeby dostać się do opieki medycznej, bo po drugiej stronie muru jest ta opieka i izraelski żołnierz potrafi powiedzieć, że nie, pani sobie przyjdzie jutro po kilku godzinach stania w kolejce. Więc oni się czują cały czas jako obywatele, jako ludzie drugiej kategorii. Są traktowani, bym powiedział, w sposób rasistowski tak naprawdę przez państwo Izrael. I te wydarzenia to tylko po prostu przelały czarę goryczy. To się zbierało. Jak to się mówi, ten wrzut musiał po prostu kiedyś pęknąć i on po prostu pękł, w tym momencie pękł, że to się nałożyło również na politykę Izraela, a poza tym jest jeszcze kwestia rozgrywek jeszcze wewnątrz samych środowisk palestyńskich, bo tam mamy Fatah, który jest ten bardziej łagodny, wyłagodzony, mamy Hamas, który zyskuje na popularności, mamy jeszcze Hezbollah, który w ogóle się nie ujawni, tylko czeka na dalszy rozwój wypadków, według mnie na lepsze czasy. Hamas miał pewną ilość broni, której mógł się po prostu pozbyć, więc on po prostu przy okazji skorzystał i wystrzelał. Pewnie też przy okazji testując trochę ten sprzęt, jak on się sprawdza, co się sprawdza, co się nie sprawdza i tak dalej. Testując też jakby możliwości tej tarczy. Tutaj też warto sobie powiedzieć, bo wszyscy zachwyceni są generalnie, że to jaki ten Izrael wspaniały, proszę, jaka tarcza i tak dalej, i tak dalej. No nie ukrywajmy, że ta tarcza to jest z pieniędzy Stanów Zjednoczonych. Ona w dużej mierze pokrywają koszty tej tarczy,
pokrywają Stany. Izrael jest krajem bogatym, jak na miejsce, na swoje położenie, może liczyć na spore datki właśnie też ze Stanów i całej diaspory, ale nie byłoby go stać samemu na tarczę takiej skali po prostu, a jest w stanie przechwycić tyle pocisków. No a poza tym też powiedzmy sobie, że te pociski nie są jakichś najwyższych lotów, to nie tak. Są tomahawki. Tak, to są przecież pociski wystrzeliwane często prowizorycznie, można powiedzieć, kawałka rury tak naprawdę. Bylibyśmy w ciężkim szoku, bo jak prosta jest to broń partyzancka, w jaki sposób one są wystrzeliwane, to rzeczywiście to bym powiedział, to jest, przypomina to jakieś początki, pierwsze próby, bym powiedział, niemieckie na przykład, czy radzieckie nad bronią rakietową, a nie, bym powiedział, głęboko zaawansowane, bym powiedział, zestawy, bo czymś takim nie mogą dysponować, bo Izrael by zaraz nadleciał i je po prostu zniszczył, czy dronami, czy bombowcami, czy myśliwcami, by po prostu zostało to wszystko zniszczone. Więc tutaj to rzeczywiście jest tak, że to i tak uważam, że spor tych pocisków przeszło, co też pokazuje, że nie ma idealnego systemu. No nie ma idealnego systemu, ten system zresztą analogiczny rosyjski, pancer również, jeśli szedł atak dronów z kilku kierunków w Syrii na przykład, on mimo, że jest, mówi się, że jest bardzo dobrze doskonały, nie jest w stanie wtedy, jak to się mówi, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć wszystkiego i przechwycić wszystkich tych pocisków, jeśli będzie ich bardzo duże natężenie. No to wada liczebna zawsze tak. Jakoś tak zyskiwa, ale jeszcze wracając do tego aspektu politycznego, bo my jeszcze będziemy go tam w osobnym materiale rozwijać, to ciekawe jest to, że właśnie Chiny wystąpiły, chyba pierwszy raz w tych sprawach takich Izraela, Bliskiego Wschodu, może Bliskiego Wschodu to już były takie wystąpienia, ale pierwszy raz tak mocno i wyraźnie właśnie wystąpiły po stronie Palestyny, no w zasadzie no po prostu przeciwko polityce Stanów Zjednoczonych, bo to jest jakby nieustająca konfrontacja. Ale tam padły no dosyć mocne słowa ze strony chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, więc widać, że no Chińczycy naprawdę coraz mocniej wchodzą do gry i umacniają tą swoją mocarstwową pozycję. Nie mają się co dziwić, skoro Stany w Tybecie nakręcają spiralę właśnie przeciwko, próbują doprowadzić do tendencji odśrodkowych w Chinach. Ujgurów również wykorzystują w tych celach. Ta cała sekta Falun Gong, finansowana również, która w Polsce ma też swoje przedstawicielstwo, która również promuje tutaj jakby nie podległość Ujgurów i tak dalej, a za tym wszystkim stoją amerykańskie służby specjalne. No więc jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, jest okazja, żeby się zrewanżować, więc jest okazja przywalić w Izrael, który jest dla nich kojarzony ewidentnie, bym powiedział, z forpocztą Stanów Zjednoczonych w tej części świata, więc Chińczycy przystępują do kontrofensywy. Ja mówię, zupełnie im się nie dziwię, że w taki sposób zaczynają reagować, bo dlaczego mają się nie odzywać, skoro oni są wiecznie pomawiani jako ci, którzy łamią prawo, którzy nie szanują mniejszości narodowych, tymczasem święte krowy właśnie w postaci Izraela czy Stanów Zjednoczonych uważają, że mogą robić co chcą w imię rzekomej demokracji, łamać standardy międzynarodowe. No właśnie, to myślę, że temat ten, jeszcze do tego tematu powrócimy w osobnym materiale tego, co się działo na Bliskim Wschodzie, bo to naprawdę jest materiał na osobną rozmowę. Jest jeszcze wątek rosyjski też, który warto wątek było rosyjski i wątek turecki. Wątek turecki. To może je tylko tak zaznaczmy jeszcze na koniec, no bo Rosja wiadomo, że zawsze też przeciwko Stanom, natomiast Turcja w ogóle gra swoją grę. Znaczy Rosja przeciwko Stanom, ale zwróć uwagę, że w tym wypadku i w wypadku Izraela to tak nie do końca przeciwko Stanom, no bo jednak w gruncie rzeczy proizraelsko. Oni są, tak bym powiedział... Też tak, za, a nawet przeciw. Tak. Nie za mocno, ale warto jednak nie zwrócić uwagę, że ta diaspora rosyjska jest w Izraelu silna, że przecież kiedy wyjeżdżali Żydzi... Oni są bardzo tacy hermetyczni. Po rosyjsku, rosyjskojęzyczni, tak. To jest po pierwsze. Druga kwestia to jest to, że większość ropy, z której korzysta Izrael, to pochodzi nie ze Stanów Zjednoczonych, tylko właśnie jest to ropa rosyjska. Jest jeszcze kwestia turystów, bo Jerozolima jest nie tylko przecież miejscem pielgrzymek katolików, muzułmanów, ale również przecież prawosławnych. I się szacuje, że co roku 300 tysięcy turystów właśnie z Rosji czy z tego świata, bym powiedział, dawnych republik radzieckich, ludzi prawosławnych, o tak to nazwijmy, przyjeżdża do Izraela, więc to też są w możliwości. Również spółki rosyjskie, które właśnie z okolic, bym powiedział, branży tej wydobywczo-naftowo-gazowej również chcą inwestować w Izraelu. No więc tutaj te interesy izraelsko-żydowskie się, że tak powiem, łączą. No i też Rosjanie podkreślają, prawda, że to oni, że Związek Radziecki i Izrael to właśnie ci sojusznicy, koalicjanci w walce właśnie
z Trzecią Rzeszą, tak? I oczywiście przy okazji się wspomina o tym coraz częściej o tym, że to wina, prawda, Polski, tak, była i że to Polska była tym krajem antysemickim, to się też coraz częściej pojawia w Rosji tym obuchem, że tak powiem, ponieważ no, my toczymy te zmagania z tą Rosją i tam od najgorszych tego Putina równamy go tam z błotem, mieszamy go z błotem, więc Rosja nie pozostaje również dłużna. Analogiczna sytuacja jak Chiny właśnie kontra Stany, albo jeśli przed chwilą mówiliśmy o Izraelu, więc tak samo, więc mamy coraz częściej też takie sytuacje, że właśnie mamy ten sojusz, bym powiedział, żydowsko-rosyjski wymierzony również w Polskę. No to jest właśnie taka skomplikowana pajęczyna, dlatego odsyłamy do osobnego materiału, który też tu będzie na kanale i wracamy do kraju. Wracamy do kraju, bo tu się sporo dzieje i też zaczniemy od takich bieżących rzeczy. Ja tu zerkam w ściągawkę, żeby nic nie pomylić. Chodzi o to, że odbędzie się piąta próba wybrania Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak wiemy, prawda, Adamowi Bodnarowi skończyła się kadencja i on w ogóle już skończy niedługo urzędowanie na mocy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. No, nie wiadomo, co potem. Prawdopodobnie będzie jakaś osobna ustawa i nie wiem, czy będzie sam Sejm powoływał, czy marszałek Sejmu, jakąś osobę pełniącą obowiązki rzecznika, to jeszcze nie wiemy. No, ale jest kilka propozycji. Po tym, jak najpierw dwa razy była tylko kandydatka opozycji, potem dwukrotnie byli chyba kandydaci PiSu wybierani przez Sejm, ale przepadali w Senacie, czyli najpierw profesor Wawrzyk, a potem poseł Wróblewski. I teraz mamy taki zestaw, że najpierw porozumienie, bo chyba nieporozumieniem to chyba należy nazywać tą frakcję Bielana. Może mają tworzyć nową partię, to może tak się nazwą. Wysunęło profesora Marka Konopczyńskiego, któremu od razu wyciągnięto jakieś takie bardzo antykatolickie wpisy na Twitterze, ale ta kandydatura upadła jeszcze szybciej, jak się pojawiła. Natomiast no, mamy dwie duże tak naprawdę poważne już kandydatury. To jest po pierwsze senator Lidia Staroń, forsowana przez PiS, ale jest też kandydatura w sumie niepolityczna, ale wysunięta przez opozycję, więc podejrzewam, że to będzie człowiek zbliżony do nich ideowo, aczkolwiek to jest człowiek, który nigdy się nie angażował, z tego co sprawdziłem, w sprawy polityczne, czyli to jest profesor Marcin Wiącek i z Uniwersytetu Warszawskiego, on jest pracownikiem Naczelnego Sądu Administracyjnego obecnie i on otrzymał poparcie Platformy, PSL, Lewicy, Hołowni oraz koła Polskie Sprawy, a także pod tą kandydaturą są podpisani niektórzy przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy, czyli właśnie z Nieporozumienia Jarosław Gowin, czy na przykład Zbigniew Giżyński, tudzież też politycy związani z Porozumieniem, Marcin Ociepa, Wojciech Murdzek, Andrzej Gutmostowy. No i Gowin tu się odgraża, że no, wybór Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest objęty umową koalicyjną. No, z drugiej strony PiS stawia senator Staroń, która moim zdaniem byłaby dobrym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, bo ona potrafiła się postawić Platformie, swojej macierzystej partii 10 lat temu. No i chyba dobrą legitymacją jest to, że odnawia cały czas ten mandat senatora w Olsztynie. Pokonuje i kandydatów Platformy, i kandydatów PiSu zawsze. Więc no tu kandydatura Wiącka, no pan profesor Wiącek jest bliżej nieznany. Natomiast to jest też sprawa taka polityczna, że znowu Porozumienie robi woltę. I w zasadzie jak uważasz, czy dojdzie do jakiegoś pata, czy, że tak powiem, ktoś zyska tą większość w Sejmie, bo tu o ile poprzednie kandydatury przepadały w Senacie, to teraz już może być problem w Sejmie i tu nawet głosy Konfederacji mogą wiele zważyć. Znaczy, ja powiem tak, no dla mnie to też pokazuje pewnego rodzaju obłudę Platformy, bo uważam, że kto jak kto, ale naprawdę kandydatura pani Staroń jest kandydaturą bardzo dobrą i to nie jest, to jest oczywiście osoba, która jest w polityce, no bo jest przecież w parlamencie, natomiast to jest bardziej zdecydowanie społecznik niż polityk. To jest, bym powiedział, rasowy, nie polityk, tylko rasowy społecznik. I uważam, że patrząc na jej dorobek, warto byłoby tą osobę po prostu poprzeć, bo ona rzeczywiście sprawuje swój mandat w parlamencie
w otwartości do ludzi na ludzkie sprawy. No to, że ona często bierze udział w różnego rodzaju programach, przecież i to jej biuro funkcjonuje. Przecież ilu mamy posłów, którzy mają fikcyjne biura tak naprawdę, w których w tych biurach nic się nie dzieje, nie ma żadnej pomocy. Natomiast ona jest tego zaprzeczeniem i uważam, że patrząc na tą jej pracę społeczną, jest to tylko czysta, bym powiedział, zawiść tych środowisk właśnie liberalnych, lewicowych, że zaraz nie chcą jej osoby poprzeć tylko dlatego, że popierają PiS. No totalny absurd. Przecież to Bodnar był właśnie bardziej upolitycznionym... Znaczy Bodnar był najbardziej upolitycznionym w ogóle rzecznikiem w historii, dokładnie. Bo no i profesor Coll, i profesor Łętowska, i nawet Janusz Kochanowski nie był tak upolityczniony, który zginął w Smoleńsku, i potem jego następcą była, jeśli dobrze pamiętam, pani Irena Lipowicz. Mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska, bo tak mówię z głowy, trudno to wszystko pamiętać. No ale Bodnar zresztą... Był najgorszym rzecznikiem w historii. Tak, ale Bodnar wszedł już z określonym ładunkiem ideologicznym, tak. Bo co by nie mówić, no ani profesor Coll, no wybitny jednak prawnik, on wszedł z pozycji, prawda, przeszedł, zdaje się, niemalże tak od razu z Trybunału Konstytucyjnego. On nie był jakoś tak otwarcie zaangażowany politycznie. No nikt nie był do tej pory, a Adam Bodnar po prostu przez wiele lat po stronie tej lewicowo-liberalnej. Tak, i mało tego, nawet tego po prostu nie ukrywał właściwie, nawet się z tym nie krył w jakikolwiek sposób, że jest stronniczy, tak? Uważał, że to jest zupełnie naturalne i że ma do tego mandat. A dzisiaj właśnie ci sami ludzie próbują mówić, że to B, że PiS chce kogoś, kto jest upolityczniony. Szanowni Państwo, i skoro i ci mogli, no to teraz i ci mogą, a akurat osoba starą jest, uważam, no bardzo dobrą kandydaturą, patrząc na jej dotychczasowe dokonania, no właśnie taką osobą powinien być rzecznik. Ktoś, kto jest empatyczny na problemy społeczne, na problemy ludzkie, i ona rzeczywiście nie ma w niej takiej, bym powiedział, nie widać jakiejś zatwardziałości ideologicznej, i ktoś taki jest właśnie potrzebny, ktoś, kto będzie potrafił stanąć trochę z boku. No ja powiem, no od Bodnara to nawet 10 razy wolałbym Mikonowicza, bo on rzeczywiście jest lewicowcem, ale jest też lewicowcem zaangażowanym, wierzy w to, co robi, w to, co mówi, i wolałbym rzeczywiście tego Mikonowicza nawet niż tego Bodnara, więc... Ja też bym wolał, szczerze mówiąc, Mikonowicza niż Bodnara, i zresztą myślę, że gdyby do tego podejść tak koncyliacyjnie, to powiedzmy kogoś ze środka dałoby się wybrać. No, zresztą ja staro nie jest taką osobą ze środka, ale patrząc na rozkład sił w parlamencie, no bo PiS ma teraz, Zjednoczona Prawica ma chyba 4-5 posłów mniej więcej. Trudno teraz powiedzieć, ilu posłów ma Gowin, bo miał ich tam 16 czy 17, z tym, że no część poszła z Bielanem. On się po prostu budzi rano i pierwsze co myśli, to Boże, ilu mi jeszcze posłów zostało, tak? Tak, tak, tak. I wychodzi na to, że prawdopodobnie o wyborze przez Sejm, czy Staroń, czy tego profesora Wiącka, zadecyduje Konfederacja. I tu pytanie, jak ona postąpi, bo do tej pory głosu żadnego w tej sprawie nie usłyszeliśmy. No i oczywiście należałoby się targować, ale ja bym nie głosował w ciemno za Marcinem Wiąckiem, który jest kompletnym no-name'em. Nie wiadomo, w którą stronę popłynie, a jeśli wychodzi ze środowiska prawniczego i otrzymuje rekomendacje tych sił opozycyjnych, no to jest to dla mnie antyrekomendacja. Ja myślę, że ujmą na honorze nie byłoby dla Konfederacji, gdyby zagłosowała na Staroń i na pewno, bym powiedział, w środowisku... Ale oczywiście za coś. No ale oczywiście, za coś, no oczywiście, no mają okazję, to niech się oczywiście niech walczą, niech targują. No. Dlaczego mają być tylko... Pierwsze, co mogliby wytargować, to żeby łaskawie może telewizja publiczna regularnie dopuszczała ich do udziału w programach. To taka byłby, bym powiedział, wymóg podstawowy, od tego bym zaczął, takie brzegowe minimum. Bo to, co się dzieje, to jest rzecz skandaliczna. No, można być krytycznym, czy mniej krytycznym, czy bardziej krytycznym wobec Konfederacji, ale to co się dzieje z tą partią, że ona jest tak, że jak jest w czymś pomyśli PiSu, to jest zaszana, a jak nie jest, to chętnie się zaprosi kogoś tam z lewicy, nawet tej skrajnej lewicy. Albo nie, często jest tak, że po prostu są dwie osoby z PiSu. No właśnie, tak, dwie osoby z PiSu. Jest, powiedzmy, z PiSu i druga z kancelarii osoba... prezydenta na przykład. Nie, albo z Nieporozumienia, albo z Solidarności. No właśnie, tak, albo z kancelarii rzekomo prezydenta, więc dokładnie tak, więc to są takie, bym powiedział, rzeczywiście minimum. Jeszcze są teraz Kukizowcy, którzy zaraz będą kolejnym członem Zjednoczonej Prawicy. Tak, tak.
uratowali kiedyś, uratował Kukiz z PSL, zaraz uratuje PiS, tak? No, być może, no, ale nawet jeśli tak teraz policzyć, to PiS z Kukizem bez Gowina nie da rady. Prawdopodobnie to się rozbije o kilka głosów. No, i te głosy sytuacja będzie patowa, no to będzie pewnie jakiś, nie wiem, powinien wejść na jakiś, nie wiem, komisarz, albo zresztą trzeba byłoby zmienić formułę. Może po prostu zrobić w wyborach po prostu powszechnych, przy okazji jakiegoś wyboru, na przykład do Sejmu, zrobić wybór rzecznika obywatelskiego. Dlaczego nie? Niech się ludzie wypowiedzą. Akurat wybór, te różne postulaty, bo to wiele sił politycznych mówi o wybieraniu różnych urzędów, obsadzaniu w drodze wyborów powszechnych, zwłaszcza te wybory takie personalne, kiedy to nie głosuje się na listy, tylko na danego człowieka, to jest konkurs piękności i to w zasadzie... No, to też masz rację, że wtedy należałoby to jakieś umocowanie zrobić, że jakieś określone wymagania to są musiałby spełniać, tak? No nie wiem, powinien być jakieś określone wykształcenie tak kierunkowe, już nie mówię o kształceniu wyższym, tylko... Ale mimo wszystko uważam, że rzeczywiście z jednej strony wychodzi na to, że ten mechanizm wyboru przez parlament się nie do końca sprawdza, ale mechanizm wyborów powszechnych, ja czasem nawet widzę, jak to wygląda, jeśli chodzi o wybory samorządowe, że powiedzmy wybiera się na prezydenta miasta kogoś, bo tam jest ładnie wyglądał na plakacie, jest ładnie uśmiechnięty, natomiast ten prezydent potem nie może rządzić, bo do Rady Miasta w ogóle wyniki się rozminęły. Wybrano zupełnie innych ludzi z innych ugrupowań, tak? niż poglądów, które on sam reprezentuje. Tak? No tak, dokładnie jak to czasem bywało nawet w Łodzi, gdy Kropiwnicki wygrywał w Cuglach, natomiast swoich stricte radnych, no nie licząc jakiegoś tam zaprzyjaźnionego, czy w pewnym momencie PiSu, czy jakichś takich wcześniej istniejących ugrupowań, no to miał kilku ze swojego LPO. No ale to mniejsza z tym. Natomiast może warto by stworzyć jakieś ciało, powiedzmy, niezależne, czy to jakieś środowiska. No, środowiska akademickie to strach mówić przy ich obecnym stanie, ale nie wiem, czy przedstawiciele samorządów, czy coś w tym stylu, ja tak sobie teraz spekuluję, bo różne na przykład rozwiązania też były, jeśli chodzi o obsadzanie Izby Wyższej, żeby to może jednak trochę inaczej wyglądało, żeby to niekoniecznie było powielenie wyborów do parlamentu, bo teraz mamy pierwszy raz w historii w ogóle, że większość senacka rozmija się z większością sejmową, ale to wynik tylko i wyłącznie wprowadzenia okręgów jednomandatowych i do tego głupoty PiSu, ale to inna historia. No tak czy owak, no ja myślę, że to się może skończyć tylko w ten sposób, bo żadna ze stron nie ustąpi, to już na ten poziom weszło, że raczej w Sejmie profesor Wiącek nie zyska większości, no chyba że nagle go poprze Konfederacja, aczkolwiek nie przypuszczam, żeby przynajmniej część Konfederacji zagłosowała za czymś w ramię z Lewicą, za tym kandydatem. I skończy się tak, że zostanie znowelizowana ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich i wejdzie jakiś komisarz nominowany przez marszałek Sejmu i tak to się skończy. No pewnie tak, bo ja też... Bo Prawo i Sprawiedliwość też no, za późno moim zdaniem ustąpiło, bo przecież pamiętamy dwa głosowania bez kandydata PiSu, trzeci kandydat, profesor Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, no kandydatura, która rzekomo miała przyciągnąć PSL-owców, ale nic z tego nie wyszło. I potem poseł Wróblewski, który też był niestrawny dla opozycji jakiejkolwiek postaci. No, za późno. Temperatura sporu wokół Rzecznika Praw Obywatelskich weszła na tak wysoki poziom, że jej się już nie rozładuje. No też mi się tak wydaje, że nie ma jakby w tej chwili rozwiązania z tej sytuacji, chyba że dojdzie do jakiegoś przetasowania, że tak powiem, politycznego i nie wiem, rozpadnie się rzeczywiście już formalnie ta struktura Zjednoczonej Prawicy i to może wtedy tak uda się to w jakiś sposób rozwiązać. Jarosław Gowin już w gorszych sprawach brykał. No właśnie, bo w tej chwili no, nie ma tutaj dobrego rozwiązania. Mówię, no to jest, ja ostatecznie uważam, że ta kandydatura pani Staroń jest chyba z tych wszystkich kandydatur, które były tutaj proponowane, najlepszą zdecydowanie kandydaturą. I też taką kandydaturą konsensusu, że ona rzeczywiście mogłaby pogodzić i też, że tak powiem, powinna być, mi się wydaje, potraktowana poważnie przez stronę opozycyjną. No ale jak widać, po co? I zresztą opozycja będzie potem krzyczała, że jest jakiś łże rzecznik, jakiś komisarz polityczny, no ale to tylko dlatego, że
nie można było wybrać no, dobrego rzecznika po prostu, pójść na jakiś konsensus. No to jeszcze jeden punkt w tym naszym komentarzu to jest ten nowy ład i plan odbudowy, co w ogóle to się łączy, to tak. Się łączy. Może najpierw ten plan odbudowy, który został przegłosowany w Sejmie, teraz został przegłosowany w Senacie bez poprawek Platformy Obywatelskiej, bo podobno, prawda, jeden senator PO zatrzasnął się w windzie, a drugiemu internet się zaciął. Tak, ofiary zdalnych posiedzeń. No, chociaż z drugiej strony pamiętamy, jak upadł rząd Hanny Suchockiej, bo jeden z posłów zatrzasnął się w toalecie no, i nie zdążył zagłosować. Pytanie, czy się zatrzasnął, że ktoś mu pomógł, tak? Akurat w 93 podejrzewano, że ponieważ tenże poseł był kilka tygodni wcześniej odwołany z funkcji ministra sprawiedliwości, że postanowił się zemścić. I skończyło się to tym, że pierwsza kadencja Sejmu skończyła się przedwcześnie. Dzisiaj zwróćmy uwagę, że tak mówię, jeszcze powiem w formie żartu, że można zawsze powiedzieć, że obciążyć tym nieudolnością swoją, że ktoś siedzi za czas, no zrzucić to wszystko na Putina, na jego agentów, prawda? Że doprowadzili do sytuacji, w której ktoś nie wziął udziału w głosowaniu, bo agentura rosyjska, że tak powiem, zadziałała. No tak, no w każdym razie przegłosowano ten fundusz odbudowy. To, że Unia Europejska będzie miała atrybuty władzy kolejne w postaci nakładania podatków, będzie mogła zaciągać zobowiązania finansowe, za które odpowiedzialne, które tak naprawdę podżyrują państwa członkowskie. I przegłosowano to znowuż zwykłą większością głosów, mimo że no, konstytucja, dokładnie artykuł 90, stanowi wyraźnie, że przekazanie uprawnień przynależnych Polsce do organizacji międzynarodowej no, wymaga większości 2/3 głosów. Oczywiście wszyscy nad tym przeszli do porządku dziennego, prawie wszyscy w Sejmie oczywiście, poza Konfederacją, bo to jest wspaniały nowy plan Marshalla, do którego trzeba koniecznie przystąpić. No, nakładanie podatków to był zawsze atrybut władzy państwowej, monarszej, no, od wieków najdawniejszych. I w tym momencie ten atrybut też nam gdzieś tam wypływa. No to jest chyba kolejny proces zapoczątkowany traktatem lizbońskim, wypływania kolejnego elementu polskiej suwerenności. I do tego jeszcze będziemy zadłużeni długami, których sami nie zaciągnęliśmy. No więc w zasadzie będziemy trzymani za gardło i tak naprawdę trudno powiedzieć przez kogo, bo ja bym nawet nie powiedział, że przez biurokrację brukselską. Trzeba by się zastanowić, kto nas będzie trzymał za gardło, czy to nie będzie po prostu międzynarodowa finansjera i to gorsza od tego, co nam często no tak, proponuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. No tak, bo ta biurokracja brukselska to właściwie jest tylko narzędziem, które ma możliwość skorzystania z tego, że jest obsadzony na tych stanowiskach i czerpania z tego tytułu profitów, jakichś tam wynagrodzeń, powiedzmy, no, całkiem przyzwoitych, zwłaszcza z punktu widzenia, jak ktoś żyje i miałby pracować w Polsce, a jedzie do Brukseli z urzędnikiem brukselskim, no to ma to porównanie w kieszeni, tak, jakie tam są wynagrodzenia. Wie, że warto tak to robić i warto być tym urzędasem w tym eurokołchozie. Natomiast ja powiem tak, no oczywiście jest to proces dalszego, bym powiedział, odbierania resztek tej suwerenności, niezależności. Ja powiem szczerze, taki sobie tam na TV PiS taki program prowadzi sobie, gdzie tam ludzie komentują wydarzenia polityczne, niby przypadkowe osoby w ogóle tam, to nie politycy rzekomo. I komentarz taki był do głosowania w tym Sejmie tych ludzi komentujących, niby są niezależni, ale tak naprawdę wiadomo, że propisowcy, że był komentarz do głosowania Konfederacji, że to wstyd i skandal, że przy tym głosowaniu to się powinno głosować na stojąco, żeby oddać cześć i hołd tym pieniądzom, które z Brukseli do Polski przyjdą i jak to potężnie zasilą i co to za te pieniądze nie będzie. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że do 90%, 5% społeczeństwa nie trafią w ogóle żadne pieniądze. Oni są po prostu, te pieniądze zostaną podzielone. Nawet jeśli władzę przejmie Platforma, to w pewnych kręgach tych około politycznych będzie wąska grupa ludzi, którzy tym pieniędzmi będzie zarządzać. Tak jak z tymi funduszami do tej pory były. Oczywiście się mówi o budowie drugą, ale ile tych pieniędzy zostało zmarnotrawionych, przejedzonych
wyciągniętych, wyssanych tak naprawdę do wąskiej grupy ludzi, którzy dorobili się po tym majątku. Przede wszystkim na jakich warunkach? Ja mam zawsze z tyłu głowy pewien taki przykład lokalny, że oto kiedyś była taka wręcz dyskusja w moim mieście rodzinnym, że no tu można było wziąć pieniądze z Unii na budowę bodajże stałego lodowiska, bo było tylko takie tymczasowe, prawda, sezonowe, gdzieś tam rozstawiane. No i potem się wyszli przedstawiciele władz miasta, że no dobrze, można było wziąć. Tylko warunek był taki, że potem przez 10 lat to lodowisko ma być za darmo, więc to koszty utrzymania, wszystkiego funkcjonowania, trzeba to utrzymać, trzeba to konserwować, prąd, etc., etc. I grosza za to wziąć nie można, więc no to studnia bez dna. Mało tego, przecież jeszcze zapominamy o tym, że to finansowanie oczywiście z Unii jest w 3/4, ale 1/4 trzeba włożyć. I często samorządy tych pieniędzy nie miały, więc co robiły? Brały kredyt, zadłużały się na te pieniądze. A potem często biorą kredyt na spłatę kredytu. Tak. I spirala się napędza, że długi są po prostu tych samorządów coraz większe, no bo jest presja, są pieniądze z Unii, a wy nie bierzecie? Bierzcie, bo są pieniądze, to grzech byłoby po prostu nie wziąć. Tylko nikt nie zastanawia się, skąd są te w ogóle te pieniądze i na jakich zasadach. I teraz właśnie, większość ludzi myśli sobie, tam coś słyszeli, że no, bo może będą jakieś podatki z Unii. Oni nie biorą tego pod uwagę, że tak jak teraz na paragoniku idą do sklepu, dostają paragonik, jest podatek za żywność, albo na ubraniu jest podatek. Ale to większość Polaków w ogóle nie ma świadomości, że idąc do sklepu płaci podatek, bo się mówi, a ty nie pracujesz, nie płacisz podatków, albo ty masz do 26 lat, to nie płacisz. No dobra, PIT-u nie płacę jeszcze, ale idę, kupię wodę mineralną i płacę podatek. Dokładnie, kupisz książkę, płacisz podatek, kupisz gazetę, płacisz podatek. W tym wszystkim jest przecież podatek. No, jesteś emerytem, też płacisz podatek. Tak? Mimo, że już nie pracujesz, a jesteś emerytem, płacisz podatek. Ludzie nie biorą tego pod uwagę, że teraz na tym paragoniku, oprócz tego, co wpłynie do budżetu państwa po naszej stronie, do Warszawy, no to będzie jeszcze druga rubryczka, do Brukseli. Tak? Nie wiemy tego jeszcze, jaka duża to będzie kwota, więc fajnie, super, tak. Teoria wiary w świętego Mikołaja, który przychodzi i za darmo daje pieniądze ludziom, jest po prostu śmieszna. No, te pieniądze będą, mówię, spłacać dzieci nasze i jeszcze wnuki będą te pieniądze spłacać, a jednocześnie jeszcze oczywiście będzie to w taki sposób robione, że jak będziemy podskakiwać, nie będziemy chcieli wprowadzić małżeństw homoseksualnych, adopcji dzieci dla nich i całej masy kolejnych dewiacji, które, bo przecież no wiadomo, że na tym to się nie skończy, tylko pójdą z czasem jeszcze o krok dalej, no to po prostu w tej kaski w ogóle nie będzie, albo po prostu będzie nacisk i presja, że dostaniecie dopóki ten, i wtedy nasze władze powiedzą, no słuchajcie, no wiecie przecież, PiS powie tak, no wiecie, że my też jesteśmy w sumie przeciwko temu LGBT, no ale sami wiecie, rozumicie, my to wprowadzić musimy, bo inaczej to tych... To tak jak teraz robią to te samorządy, to że... Tych jewroszekli po prostu nie będzie, tak? Że nie dostaniemy z funduszy norweskich, nie dostaniemy czegoś tam, no tu państwo powinno zareagować, nie dajecie, no to my damy z budżetu centralnego. Inna rzecz, że oni sami doprowadzili też do takiej sytuacji, że te pieniądze są, jakiś zastrzyk gotówki w gospodarkę jest konieczny, wprowadzając te coraz bardziej durne regulacje dotyczące lockdownu i drukując puste pieniądze, więc to tylko z tego wynika. Gdyby nie głupia polityka rządu w okresie covidozy, te straty byłyby dużo mniejsze. Oczywiście, że tak. A zresztą no, z tym się jeszcze wiąże to, o czym wspomniałem, ten najpierw miał się to nazywać Nowy Ład, teraz to, że to jest Polski Ład, no. On moim zdaniem ani nie jest nowy, ani nie jest polski, więc i nawet słowo ład tam nie pasuje. Oczywiście to jest nawiązanie do tego słynnego New Dealu rooseveltowskiego. Chodzi oczywiście o wykorzystanie tego, bym powiedział, tego słynnego sloganu, który no, rzeczywiście wtedy w Stanach pomógł, tylko jakby zapomina się, że upłynęło prawie 100 lat, mamy zupełnie inne realia. Polska to nie, po pierwsze nie Stany. I po drugie, wtedy tamten program paradoksalnie powstał. Dlaczego? Ano dlatego, że było w kraju, w Stanach gigantyczne bezrobocie. W tej chwili w Polsce nie ma bezrobocia, jest raczej problem z pracownikami. Natomiast to bezrobocie może się pojawić, jeśli się będzie drutować przedsiębiorczość i że nie będzie po prostu ludziom się nie będzie po prostu opłacić, bo będą woli pójść na socjal, zamiast po prostu pracować, zamiast rozwijać działalność. Więc zamiast podejmować mechanizmy, które powodują, że jest rozwój gospodarczy, że są większe wpływy naturalne po prostu z tego, że ludzie więcej generują większe przychody i tak dalej, no to po prostu próbuje się wprowadzać takie rozwiązania, które mają drutować przedsiębiorczość, licząc, że w ten sposób się wydrenuje te pieniądze i zabierze się jednym i da się po prostu drugim, a jeszcze przy okazji się to ładnie opakuje i powie,
patrzcie, my jesteśmy wspaniali, my tu dla was mamy pieniądze, a wcześniej to nikt takich pieniędzy dla was nie miał, jakie mamy. To jest ten sam mechanizm, jaki był przy 13 emeryturze. 13, 14, tak. Zamiast znieść podatki, bo to jest absurd, że człowiek pracował całe życie, odkładał składki emerytalne, tak, i jeszcze jest emerytem i z tych nędznych pieniędzy, które mu się wypłaca, jeszcze mu on ma podatek. Pytam się, dlaczego, jakim prawem? Ale to jest właśnie ciekawe, że przez 6 lat to wiele sił politycznych mówiło właśnie emerytura bez podatku, mówiło podnieść kwotę wolną. Nagle dopiero po 6 latach PiS to podchwytuje. No, co świadczy o tym, że tam coś pod spodem jest niefajnego. No i widać, że rzeczywiście coś jest pod spodem niefajnego, bo w zasadzie jeśli ten nowy ład zostanie wprowadzony, ten tak zwany, no ten program PiS-u, no powiedzmy tak po prostu go określmy, przestanie się w Polsce w zasadzie opłacać otwieranie jakiejkolwiek własnej działalności gospodarczej, no bo dużo bardziej opłacalne będzie po prostu pójść gdzieś na etat, pracować u kogoś. No a to mimo wszystko, zwłaszcza jeżeli jest to firma gdzieś tam z obcym kapitałem, no to nie napędza to naszej gospodarki. To będzie napędzało... No oczywiście, że tak, albo będą ludzie szukać po prostu pracy albo w budżetówce. W administracji, tak, w biurokracji. No oczywiście jakaś część etatów tam z pewnością będzie, no bo też musimy sobie zdawać z tego sprawę, że każdy, kto przychodzi i mówi, że w wyborach kandyduje i mówi, że on ograniczy biurokrację, jednocześnie jest za Unią Europejską, znaczy za byciem Polski w strukturach Unii Europejskiej. No to co się wyklucza? Kłamie w żywe oczy, po prostu kłamie w żywe oczy. Dlaczego? Dlatego, że przynależność do tej struktury powoduje, że biurokracja będzie coraz większa. Po prostu wchodzą nowe dyrektywy, nowe przepisy, nowe głupie instytucje, typu teraz tak jak w Polsce RODO, które tak naprawdę i tak nie zdają egzaminu, ale powstały i w każdym urzędzie musi powstać nowy pracownik, który się zajmuje tym rzekomo śmiesznym całym RODO. I tak dalej, i tak dalej. I takich sytuacji będzie coraz więcej. I pytanie, jak bardzo możemy napompować jeszcze tą administrację, jak dużo ludzi może być tak naprawdę bezproduktywnych z punktu widzenia, a jak mało może pracować na to utrzymanie tej administracji całej. To przecież to jest... To prawda. Jeszcze no na przykład w tym się znajdują takie rozwiązania jak, nie wiem, kodeks rolny, nowy kodeks rolny. Jakby rolnicy nie mieli już wystarczająco pod górkę, to jeszcze mi dowalimy nowe przepisy, co oczywiście ma rzekomo ułatwić, no ale jak ja słyszę, że wprowadzimy nowe przepisy, no to jakoś mi się to nie wszelkie ten. Nowe przepisy powodują tylko, że jest jeszcze gorzej. To w tym, nie, to właśnie będzie woda na młyn biurokracji, różnych tam doradców, tak, którzy będą pomagali rolnikom, tak ogarnąć ten gorzej. Tak, będą firmy, które powstaną przy okazji, będą doradzać rolnikom. Rolnik jak zapłaci, to za bóli, jak to się mówi, to mu ktoś tam po prostu pomoże, tak, rozwiązać jego po prostu życiowe problemy. To na każdym kroku właśnie jakby ta ingerencja, tak jak mówię, no prymat państwa, które jakby zniewala naród. No w polityce narodowej naród jest na pierwszym miejscu, a państwo jest po to, żeby służyć narodowi. Nie, my żyjemy w czasach, w których państwo będzie narzucać po prostu narodowi. Naród ma być po prostu takim, bym powiedział, sługusem, pachołkiem struktur państwowych. Państwo jest, bym powiedział, no perpetuum mobile samonapędzające się kosztem właśnie narodu i to naród po prostu ma swoich z krwi i krwawicy oddawać, żeby jakaś grupa ludzi mogła realizować po prostu swoją wizję i dzielić te pieniądze, to oni będą decydować o tym, komu ile przydzielą, komu ile zabiorą. Jakby nie rozumiejąc, że tu nie w tym wszystkim nie o to chodzi. Po prostu oczywiście musi być solidaryzm społeczny, te najsłabsze jednostki, które mają trudności, trzeba ich wspierać i pomagać, natomiast nie może się to odbywać kosztem drutowania tych, którzy chcieliby rozwijać coś, mają pewną wizję, chcieliby coś w życiu osiągnąć i dzięki temu, że chcą coś w życiu osiągnąć, to pchać również polską gospodarkę, polski rozwój do przodu. No a to jeszcze jedna rzecz, tak kończąc, bo to też jest, zresztą tu były też materiały u nas na kanale na temat tego Nowego Ładu i pewnie jeszcze będą. Otóż myślę, że wspólnym mianownikiem i tego programu PiS-owskiego i tej polityki w ogóle unijnej, nie tylko tego planu odbudowy, to jest, że tam cały czas się pojawia zielone, niskoemisyjne, zeroemisyjne, na przykład najbardziej mnie rozbawiło wręcz to, że w tym programie znalazłem, że powstanie 1000 zeroemisyjnych szkół. No ja po pierwsze nie wiem, jak się mierzy zeroemisyjność szkół, no a poza tym PRL budował po prostu 1000 szkół, a teraz nam się buduje 1000 zeroemisyjnych szkół. No czyli rozumiem, że prawda, dzieciom się zakaże wydychać dwutlenek węgla, no nie wiem. No, znaczy zeroemisyjna szkoła to taka, która będzie używać tych ogniw fotowoltanicznych, tak, solarów, tylko nikt nie bierze pod uwagę, że te solary po jakimś czasie no, się zużywają i trzeba je później zutylizować. I już w wypadku utylizacji to już trudno mówić o braku
niskoemisyjności, bo są to rzeczy, które trudno się bardzo niezwykle utylizują, więc to tak jak koncepcja żarówki albo ten, i świetlówki, prawda? Tak, która się okazuje, że ta żarówka, no, ktoś to po prostu wymyślił, bo żarówka to kosztuje w tej chwili grosze, no to ktoś wymyślił, że no, opowiadajmy o ochronie środowiska, niech kupują te świetlówki, tylko właśnie jakie są koszty utylizacji później tych świetlówek. Tak? No to tak, to prawda, a poza tym słońce schowa się za chmurkami i nagle nie mamy prądu. Tak. To też jest ta kwestia. Natomiast tu z tym się wiąże no jeszcze jeden wątek, którego też nie chcę za bardzo rozwijać, ale trzeba o nim powiedzieć. No to jest kwestia tych dziwnych zdarzeń w naszej, jeśli chodzi o naszą energetykę, że najpierw tutaj coś się psuje w Bełchatowie, coś się pali w Bełchatowie, potem nagle Trybunał Unijny mówi, że mamy zamknąć kopalnię w Turowie, co oznacza też wyłączenie elektrowni, bo jak nie ma węgla tam na miejscu tego brunatnego, no to elektrownia staje i nie ma prądu. To pokazuje moim zdaniem, że ktoś tu naprawdę mocno mąci i miesza, przynajmniej na froncie propagandowym, co najmniej, a jeśli nie, że tak powiem, fizycznie, żebyśmy przypadkiem nie mieli, żeby pokazać, że jakie to są problemy z tym węglem. On kopci, dymi jeszcze, widzicie, się psuje i zapala. To dajcie sobie spokój. Dajcie sobie na wstrzymanie. Wiatraczki, solary, prawda, inne tego typu rzeczy, a to w ogóle pozbyć się, no zresztą najbardziej rozśmiesza, jak na tych wielkich, to niby są te wielkie kominy, tylko że to są chłodnie. Tak. I z nich się para wodna. I właśnie tam ci wszyscy ekolodzy coś na tym wyświetlają, malują. Pokazują te chmury, tak. Tego, a to... Jest para wodna. To jest para wodna. Efekt chłodzenia po prostu, tak? I różnicy temperatur, które po prostu na gorące rozgrzane idzie po prostu ta woda, która tam ma schładzać. I to idzie po prostu para wodna, czysta para wodna, tak, do atmosfery. No. Ewentualnie jedną rzeczą, która z tego może być, to deszcz po prostu, tak? No właśnie. I tu właśnie ci nasi ekolodzy tak pokazują, jak to paskudnie dymi, prawda, a to jest H2O, a nie CO2. No dokładnie. I znaczy tutaj zaraz mi się przypomina postać pana Bodnera, bo on nim został tym właśnie rzecznikiem, to też był związany właśnie z niemieckimi fundacjami, tymi, które właśnie, co ciekawe, zajmują się w Polsce walką właśnie z tym brudną energią, tak zwaną, czyli z polskim węglem. To jest totalny też kolejny absurd, że państwo polskie pozwala prowadzić takie działania niemieckim fundacjom na swoim terytorium, bo mówimy o działaniach podejmowanych przez struktury fundacji z państwa, no, które posiada największą kopalnię odkrywkową węgla brunatnego w ogóle w Europie i niedawno otworzyło kolejną taką kopalnię. Czy mówimy również o sytuacji Czechów, którzy z racji tego, że już cały swój węgiel kamienny wydobyli, bo brunatny jeszcze wydobywają, ale kamienny wydobyli i bardzo chętnie byli w stanie, jak można powiedzieć, wykupić polskie te rzekomo niedochodowe kopalnie. W Zagłębiu Wałbrzyskim. Tak, nie tylko w Zagłębiu Wałbrzyskim, ale również na Śląsku byli zainteresowani kupnem, jakby przejęciem w ogóle polskich kopalni i im się jakoś dziwnym zrafem będzie opłacać. I ci sami, którzy właśnie politycy czy Niemieccy, którzy mówią o tym wycofywaniu się, nie widzą w tym problemu, tylko to za wszelką cenę się próbuje Polskę, która jako ten kraj, który ma 90% całych zasobów węgla w Unii Europejskiej, próbuje się nas pozbawić możliwości wykorzystania tego surowca, żebyśmy kupowali właśnie ogniwa fotowoltaniczne lepiej z Niemiec właśnie i byli zależni. I wiatraczki z Niemiec. I wiatraczki oczywiście z Niemiec. My tu dla was mamy lepsze rozwiązania. My u siebie będziemy dalej wydobywać te resztki. A my mamy przecież naprawdę jeszcze potężne złoża, których nawet nie ruszyliśmy. No oczywiście. Bo to jest tak, no po pierwsze na przykład ten Turów jest do starczy według tych szacunków do 40-50 roku. Ale tak, jest złoże Złoczew. Jest tu złoże też, które było badane, nie wiadomo, w końcu ono zostało, była rezygnacja chwilowa przynajmniej z eksploatacji tego złoża na północ od Łodzi, Roguźno. Natomiast nie wiadomo na ile to jest duże, na ile opłacalne. Węgiel kamienny Lubelszczyzna, Bogdanka, tak. Jedna jedyna kopalnia i to złoże nie jest eksploatowane, a to nawet przecież, no, kiedy w szkole pokazywano nam te mapki, to spore połacie Lubelszczyzny tam były zaznaczone jako złoża węgla kamiennego. A my tego nie ruszamy, bo nie.
kraje, które weszły w Europę Zachodnią, które weszły w tą rewolucję przemysłową jako pierwsze, po prostu szybciej zużyły swój węgiel. Zużyły swój węgiel, a teraz próbują zmusić Polskę, żeby ona swojego nie mogła zużyć. No pytam, jakim prawem mogą nam to odbierać, że oni mogli sobie swój wykorzystać, tak? A my mamy po prostu teraz być tego pozbawieni, tych surowców, których oni korzystali sobie przez całe dekady, bo co? Bo jak oni twierdzą, że świadomość była rzekomo większa w tym kierunku. Dzisiaj też są technologie, które pozwalają na wykorzystanie węgla w taki sposób i o specjalne filtry, że można wprowadzić to wydobycie, korzystać z tego węgla naprawdę w sposób do minimum ograniczający, bym powiedział, negatywne skutki dla środowiska naturalnego. Natomiast, ale też winne są też same środowiska, bym powiedział, te górnicze i związki zawodowe. Jeśli się doprowadza do sytuacji, w której przyjrze jakaś gówniara, za przeproszeniem, jakaś Greta i oni się z nią spotykają i Greta im tutaj paluchem wygraża i oni stoją jeszcze i pozwalają sobie na to, że jakaś Greta będzie im tu decydować o tym, czy oni będą wydobywać węgiel, czy nie. Pytam, kto za tym wszystkim stoi? Kto taką Gretę w ogóle ściąga? Kiedyś jak górnicy jechali do Warszawy, to rząd zazwyczaj ustępował, a tu już się to skończyło. Zresztą w ogóle to, że się mówi o tym dwutlenku węgla, gdzie nie jest wcale pewne, że to globalne ocieplenie jest antropogeniczne i pochodzi, tym bardziej, że więcej od całej ludzkości tego dwutlenku węgla emitują wulkany wszelkiego rodzaju i gejzery, więc proszę, że tak powiem, zbombardować i zaorać Islandię, to wtedy będziemy mogli rozmawiać. No oczywiście z całym szacunkiem i sympatią do Islandczyków. Natomiast oni tam to emitują potężnie, bo mają te różne właśnie gejzery, nie gejzery, wulkany, etc. Natomiast w zasadzie tu są jeszcze ci wariaci, którzy często się przylepiają do czegoś, czy blokują w Warszawie jakieś trasy, że tu zaraz nas, nie wiem, katastrofa klimatyczna, morze nas zaleje, nie wiem co tam. No to jest właśnie cała propaganda. Bo... To są ludzie, którzy z tego żyją po prostu. Tak, jeśli z tego żyją. No. Jeśli na czymś się skupiać, jeśli chodzi o skutki na środowisko, no to właśnie problemy smogu i tym podobne rzeczy, to tak. To jak najbardziej nad tym się warto pochylać, ale problem dwutlenku węgla jest dla mnie, emisji CO2 jest dla mnie jak najbardziej abstrakcją. No, co za problem dla takiej niemieckiej fundacji, że firma produkująca właśnie te solary zasili po prostu konto i powie, słuchajcie, weźcie tam w Polsce, napiszcie, atakujcie ich, atakujcie. Przecież to są groszowe sprawy, to co wydadzą taką fundację, dlatego zarządu podzielą ci ludzie między siebie te pieniądze w porównaniu do zysków, które mogą mieć z tego, jeśli w Polsce rzeczywiście się to będzie masowo forsować. Tylko właśnie nikt nie mówi później o tym, o procesie utylizacji tych solarów, jak to wygląda. Tak samo jak teraz już się powoli wchodzi... Nikt nie mówi o tym, że jak zamkniemy elektrownie węglowe, no i nie wiem, wiatr przestanie wiać, a słońce się schowa za chmurką, no to z czego prąd? No już mieliśmy przykład wiosną tego roku. Zresztą cała abstrakcja tego wszystkiego jest taka, że my po ciepłych wiosnach mamy w tym roku zimną wiosnę. Przepraszam, to oni też znowu oczywiście mówią, że to jest dowód, że jest globalne ocieplenie. No bo czy jest ciepła wiosna, czy jest zimna wiosna, to jest to teraz już efekt zawsze i tak globalnego ocieplenia. Pada deszcz, to efekt globalnego ocieplenia. Nie pada deszcz, efekt globalnego ocieplenia. Po prostu... No to ja bym przeniósł ich gdzieś tam w XII czy XIII wiek, gdzie było sporo winnic pod Krakowem. No to, właśnie. To zapraszamy. Ale dobra, trochę się rozgadaliśmy. Będziemy kończyć nasz komentarz miesiąca. Dla Państwa wydarzenia z maja komentowali Kamil Klimczak, Arkadiusz Miksa. Dziękujemy bardzo za uwagę i zachęcamy oczywiście do udostępniania tego materiału, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy. I także jeśli uważacie, że to co tutaj robimy jest potrzebne i ważne również do wspierania naszego kanału, dziękujemy bardzo. Do zobaczenia wkrótce.